Moi drodzy, dzisiaj kilka refleksji na temat Najświętszej Maryi Panny. Bóg Ojciec, który z miłością cały świat oddał w opiekę Maryi. Ona jest matką wszystkich ludzi. Jej dał po wielką potęgę, wiele łask, z których możemy czerpać, zbliżać się do niepokalanego serca Maryi, w Maryi czerpać te łaski, które każdy z nas potrzebuje. Moi drodzy, w Piśmie Świętym widzimy walkę między Dawidem a Goliatem. I ta walka jest zwycięska, ponieważ zwycięża Dawid, ponieważ to Bóg jest prawdziwą mocą. On daje prawdziwą moc i siłę. I w naszych czasach dzisiaj też widzimy walkę podobną. Jest to walka złego ducha, czerwonego smoka z niewiastą, tak jak opisuje to Apokalipsa, rozdział 12 czy 13. Dzisiaj jesteśmy świadkami tej walki i dlatego Maryja ma ogromne zadanie, wielką moc do zbawienia każdego z nas osobiście, ale również do zbawienia całego świata, do pomocy Kościołowi. Kilka słów chciałbym przytoczyć, które do nas mówi Jezus właśnie o Maryi. Niepokalane serce mojej matki, mówi Jezus, jest najczystszą istotą miłości boskiej. A więc przelejcie wasze prośby i życzenia w tę niewymowną woń, która tak oczarowała moje serce. Kiedy ona w wielkiej swojej miłości do ludzi przedstawia mi wszystkie bolączki, rany naszego wieku, nie przeszkadza mi nawet przyprawiającą dłości odór grzechu, jak mógłbym odmówić mojej matce wysłuchania jej próśb. Ona przez swoje niech się stanie wydała mnie na świat po to, aby go zbawić. Jej błagania nigdy nie zdołacie zrozumieć uczuć syna wobec błagającej go matki. Niedopuszczalne jest pozwolić matce płakać. Moi drodzy, wiemy w La Salette widzący Melania i Maksym, kiedy widzą Maryję pierwszy raz, widzą ją, że Maryja ma twarz skrytą w dłoniach i płacze. I ci widzący mówią, że myśleliśmy, że to jest jakaś matka, którą pobiły własne dzieci i uciekła w góry, żeby płakać. Moi drodzy, jak ten obraz jest bardzo prawdziwy dzisiaj. Wszyscy ludzie to są dzieci Maryi. A jak mało jest tych, którzy pragną ją kochać całym sercem, jak wielu jest tych, którzy o niej zapominają albo są niewdzięczni, albo wręcz wyśmiewają się. Matka, którą pobiły własne dzieci, uciekła w góry, aby płakać. A Jezus mówi, niedozwolone, jest niedopuszczalne pozwolić matce płakać. Tak jej Jezus ma uczucia w swoim sercu. Pośród Boga z nieba i ziemi najpiękniejszym darem, godnym podziwu, skarbem jest moja matka. Matka, której dusze zawdzięczają moją wielką cierpliwość. Moją dobroć miłosierną. Moja matka jest również waszą matką. Ona jest matką całego rodzaju ludzkiego. Z jej dziewiczego łona pochodzi Bóg miłości. Wy tylko nie wiecie, że ten Bóg miłości był otoczony mnóstwem dusz rodzących się z Nim lub odradzających się ze śmierci, z grzechu, bo pogrążyły się w grzechu. One wszystkie, jak również ja, wychodziły z serca najcudowniejszej perły miłości, którą mój Ojciec wybrał na wieczność. On przygotował w niej to słodkie gniazdo, gdzie miłość miała spoczywać, zanim wyszła i przyszła tu do was. Moi drodzy, moje małe dzieci, każcie ludziom, aby kochali i o wszystko prosili moją matkę. Jej serce jest zawsze otwarte dla was. Gdybyście wiedzieli, że w niebie wasz Jezus jest ciągle jeszcze synem posłusznym i poddanym tej, która mu dała życie. Dla chwały mojego Ojca i dla zbawienia wszystkich ludzi. I kochani, Maryja mówi nam takie słowa, jeszcze kilka słów, które mówi Maryja. O tej walce, o której wspomniałem na początku, walce niewiasty z czerwonym smokiem.
Jaką pociechę przynosicie mi w moim głębokim bólu? Jakiej radości udzielacie mojemu niepokalanemu sercu? Dzięki wam, którzy mi odpowiedzieliście, okazywana mi cześć rozkwita obecnie w całym Kościele. Przez to mogę w waszych czasach korzystać z wielkiej mocy udzielonej mi przez Przenajświętszą Trójcę. Dzięki niej unieszkodliwiam atak, który mój przeciwnik, czerwony smok, rozpętał przeciwko mnie, wymiotując ze swej gardzieli wodę jak rzekę, aby mnie zatopić. Maryja tutaj opisuje tę scenę, którą widzimy w Apokalipsie, rozdział 13, gdzie ta rzeka wypuszczona przez złego ducha po to, aby zatopić tą niewiastę. Tę rzekę tworzą wszelkie nowe doktryny teologiczne, usiłujące rzucić cień na postać waszej niebieskiej mamy, zaprzeczyć moim przywilejom, zmniejszyć oddawaną mi cześć, ośmieszyć wszystkich oddanych mi. Z powodu tych ataków smoka pobożność Maryja zmniejszała się coraz bardziej w ostatnich latach u wielu moich wiernych, a w niektórych miejscach nawet zupełnie zanikła. Ale znalazłam schronienie na pustyni. Tą pustynią, na której wzniosła moją stałą siedzibę, są serca i dusze wszystkich moich dzieci, przyjmujących i słuchających mnie, całkowicie powierzających mi siebie, poświęcających się mojemu niepokalanemu sercu. Czyli Maryja mówi, że znajduje tą pustynię, ten odpoczynek w sercach tych, którzy prawdziwie kochają Jezusa Maryję, modlą się, odchodzą od gwaru tego świata i trwają na modlitwie. Na tej pustyni, na której się znajduję, dokonuję dziś największych cudów. Czynię je w sercach i w duszach, to znaczy w życiu wszystkich moich najmniejszych dzieci. Sprawiam, że idą za mną drogą wiary i miłości. Przygotowuję je do przyjmowania, kochania i zachowywania Słowa Bożego. Pomagam im żyć nim każdego dnia konsekwentnie i odważnie. W ciszy i ukryciu, to znaczy na pustyni, na której się znajduję, działam z mocą, aby poświęceni mi synowie wierzyli dziś w Ewangelię, pozwalali się prowadzić linię mądrości Ewangelii i byli zawsze żywą Ewangelią. Wielkie cuda, jakich dokonuję dziś na pustyni, w sercach moich dzieci, na pustyni, na której się znajduję, polegają na takiej zupełnej przemianie życia moich małych dzieci, by stały się odważnymi świadkami wiary i przykładami jaśniejącymi świętością. W ten sposób każdego dnia w ciszy i w ukryciu przygotowuję moje wielkie zwycięstwo nad smokiem przez triumf mojego niepokalanego serca w świecie. I o tym Maryja mówi nam w Fatimie. Na koniec moje niepokalane serce zwycięży.